To będzie film o maszynach, które liczą same. Powstają one we wrocławskich zakładach Elwro, które od 1962 roku budują elektroniczne maszyny cyfrowe. Nowa gałąź wiedzy technicznej i praktyki przemysłowej powołała do życia nową specjalizację naukową i zawodową. Nie ma ona jeszcze oficjalnej nazwy. Poczciwe liczydło z gałkami nanizanymi na druty ma się tak do nowoczesnej maszyny cyfrowej jak podróż dookoła świata na piechotę do skoku ponad dźwiękowym odrzutowcem na antypody. Maszyna powstaje z tysięcy zminiaturyzowanych oporników, przewodów, tranzystorów, kondensatorów, transformatorów działających w małych podzespołach. Budowa maszyn, które liczą, wymaga cierpliwości, niezawodnego wzroku, dokładności, delikatności kobiecych rąk. Zanim maszyna zacznie liczyć, trzeba dziesiątek godzin wysoko kwalifikowanej, często żmudnej pracy. Nareszcie przerwa. Odpoczywa się tu częściej niż gdzie indziej. Częste chwile odprężenia są niezbędne. Maszyna cyfrowa działa dzięki swej logicznej organizacji. Jednym z jej podstawowych elementów jest pamięć. Na tym bębnie, którego powierzchnia jest powleczona masą magnetyczną, maszyna cyfrowa przechowywać będzie informacje nadane w formie impulsów elektrycznych. Potrzebne do obliczeń dane i rozkazy zostaną nagrane na magnetycznej powierzchni, jak na taśmie magnetofonowej. Oprócz pamięci bębnowej, stosuje się również pamięć ferrytową. Technika zna w tej chwili wiele rodzajów urządzeń zapamiętywania. Przychodzą na myśl słowa piosenki. Siedzą jak anioł dzieweczki, tyle że nie przędą, a nanizują tysiące koralików na dziesiątki przewodów. Te koraliki to rdzenie ferrytowe o średnicy około 2 mm. Przez każdy z nich trzeba w określony sposób przewlec 4 przewody. Z tysięcy rdzeni powstaje siatka pamięci ferrytowej, czuła na każdy impuls elektryczny. Pod jego wpływem rdzenie ulegają namagnesowaniu. Od kierunku przepływu prądu uzależniony jest kierunek namagnesowania. Oto tajemnica pamięci ferrytowej. Z każdym następnym koralikiem
z każdym następnym przewodem zagęszczającym siatkę praca staje się trudniejsza. Trzeba przeprowadzić szczegółową kontrolę pod mikroskopem. Poprzedza ona montaż pamięci. Ramki pamięci składa się w blok. Cztery bloki stanowią pamięć jednej maszyny. Co z czym połączyć? Którędy? Od połączeń zależy współpraca poszczególnych części składowych maszyny. Logiczność całych układów. Tego nie można zawierzyć ludzkiej pamięci. Pracuje się według schematów. Tysiące elementów łączą w całość kilometry przewodów. Przewody to nerwy maszyny cyfrowej. Kolejna maszyna cyfrowa Odra 1204, wyprodukowana w Elwro, wchodzi w końcową fazę montażu. Jedna z ostatnich czynności – wypełnianie maszyny podzespołami. To, co mogło nawet ujść uwadze kilku kontroli technicznych, zostanie wykryte w czasie uruchomienia maszyny. Próby te przeprowadza zespół renomowanych fachowców. Teraz logicznie skonstruowaną, bezbłędnie zmontowaną maszynę poddaje się próbnej eksploatacji. Napisany na dalekopisie program, zarejestrowany na taśmie perforowanej, zostaje wprowadzony do maszyny za pomocą czytnika. W ten sam sposób każdy użytkownik podawać będzie maszynie swój program i potrzebne do obliczeń dane oraz polecenia. Tam, gdzie jest otwór w taśmie, do pamięci maszyny płynie impuls elektryczny. Teraz maszyna będzie nas mogła wyręczać w trudnych, pracochłonnych obliczeniach. Jest mądra, ponieważ ma logiczną budowę. Szybka, ponieważ jest zautomatyzowana. Niezawodna, ponieważ składa się z elektronicznych elementów. Liczy sama, a wyniki podaje na taśmie perforowanej albo w postaci maszynopisu. Odra 1204. Uniwersalna maszyna cyfrowa, pracująca z szybkością kilkudziesięciu tysięcy działań na sekundę, jest gotowa do wykonywania zadań arytmetycznych i obliczeń naukowo-technicznych.